Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Umowa z Narodowym Centrum Nauki, które finansowało te badania, zmusza mnie do umieszczenia informacji i również poinformowania Państwa, że właśnie stamtąd pochodziły pieniądze. Zacznę od powiedzenia czegoś na temat całych tych badań, bo to jest bardzo mały wycinek to, co tutaj prezentuję. To jest 3-letni projekt, który dotyczy pisarzy, pisarek, wydawnictw, rynku. Jest utrzymany przede wszystkim w optyce socjologii kultury Pierre'a Bourdieu. Zorganizowaliśmy konferencję, oprócz tych badań, które Państwu przedstawię, przygotowywany jest podręcznik do socjologii literatury oraz zbiór tłumaczeń najważniejszych tekstów dotyczących właśnie tego przedmiotu. Konkretnie badanie, do którego będę się odwoływał, żebyście Państwo wiedzieli, kto tak naprawdę był badany i kto się wypowiada, to co Państwo usłyszycie. Ta grupa badanych miała 75 osób. Zaprosiliśmy ponad 180 pisarzy i pisarki do uczestnictwa w badaniach, no ale tak jak to często bywa, spora część odmówiła. Jak ostatecznie wyglądała ta próba? Ona była dobierana w sposób celowy, tak żeby być w miarę reprezentatywna, na tyle, na ile możemy mówić o reprezentatywności w sytuacji, w której ta próba nie jest losowana, więc statystycznie nie jest reprezentatywna. Najstarsza osoba badana była urodzona w 1936 roku, najmłodsza w 1990. Mieliśmy badanych, którzy wydali od 1 do 3 książek, to było 14 osób. Mieliśmy 3 osoby, które wydały ponad 20 pozycji. Badaliśmy zarówno pisarzy i pisarki, związane z dużymi wydawnictwami, które gwarantują zyski ze sprzedaży, można powiedzieć, dużą dystrybucję, jak i z wydawnictwami, które popularnie można by określić niezależnymi. Tak, w terminologii Bourdieu one się trochę inaczej nazywają, ale to nie ma takiego znaczenia. Zwracaliśmy uwagę na to, żeby byli twórcy, twórczynie zarówno, można powiedzieć, posiadające taką symboliczną legitymizację, a więc mający na swoim koncie różnego rodzaju nagrody literackie, takie jak Nike, Nagroda Literacka Gdynia, Nagroda Kościelskich, Paszport Polityki i tak dalej, i tak dalej. Były osoby mieszkające na wsi, w średnich miastach, dużych miastach. Byli poeci i prozaicy. Nie uwzględnialiśmy w ogóle dramatopisarzy. Dlaczego pytaliśmy o prawa autorskie? To nie był główny przedmiot badań, można powiedzieć pewien element. Interesowało nas właśnie instytucjonalne funkcjonowanie pisarzy i pisarek, stosunek do rynku, różnych obiegów literatury, współpraca z wydawnictwami. Te kwestie prawne wydały nam się ważne, no bo jednak jakkolwiek moglibyśmy patrzeć na literaturę jako część, można powiedzieć, takiej wysokiej sztuki, gdzie się liczy natchnienie i tak dalej. Żyjemy w rzeczywistości kapitalistycznej, gdzie książka jest również towarem, nie chcę powiedzieć przede wszystkim towarem, no ale jednak w obiegu towarowym jak najbardziej książki biorą udział. Interesowało nas coś, co można nazwać świadomością prawną, to znaczy stosunek do umów i różnych typów umów. Jaka jest znajomość przepisów, w ogóle zainteresowanie tą kwestią. Temat nieco osobny, nie będę o tym dzisiaj dużo mówił. I coś takiego jak światopogląd. To oczywiście znów terminologii Bourdieu ma swoją jakąś tam nazwę, ale chciałbym Państwu przede wszystkim pokazać wyniki, a nie zagłębiać się tutaj w kwestie te jakieś takie meandry teoretyczne. Kwestia związana z prawami autorskimi, o którą również pytaliśmy, to jest stosunek do digitalizacji obiegu literatury i stopień uczestnictwa w nim, tak? Czyli kwestia e-booków. Okazuje się, że około 1/3 badanych miała doświadczenie osobiste z tą formą dystrybucji literatury. Opinie pozytywne na ten temat przeważają, tak? Zasadniczo pisarze i pisarki są otwarci na tego typu dystrybucję literatury. Co ciekawe, głównym powodem sceptycyzmu wobec e-booków było przywiązanie do książki jako materialnego obiektu. To wcale nie była kwestia praw autorskich. To były takie argumenty jakby dobrze znane, że fajnie jest sobie usiąść, wziąć książkę, że można ją czytać w różnych miejscach, w wannie, nie, w autobusie, że to jest łatwiejsze. Takie można powiedzieć przywiązanie po prostu do fizyczności książki, a nie kwestie związane z jakimiś problemami czy względami prawnymi.
jak wygląda ten stosunek właśnie do praw autorskich, ochrony treści. Tylko około 10% badanych wypowiadało się negatywnie na temat tego ryzyka, czy w ogóle praktyki obiegu nielegalnego literatury. Zdecydowanie przeważał stosunek afirmatywny do dzielenia się w internecie. Afirmatywny, czy też mówiąc szerzej, aprobatywny. I po prostu zacytuję Państwu. Zacytuję Państwu wypowiedzi pisarzy i pisarek. To myślę będzie najciekawsze. One są tak trochę tutaj usystematyzowane, ale wydaje mi się, że po prostu warto posłuchać, co oni mają do powiedzenia. Ci, którzy negatywnie wypowiadają się na temat praktyk dzielenia się nielegalnego treścią w internecie, mówią na przykład, że to jest utopia socjalistyczna czy wręcz komunistyczna. Pojawia się taka wypowiedź. Kilka głosów, ale tak jak powiedziałem, to jest 10%, czyli mamy w tej grupie około 8 osób, które się wypowiadają negatywnie na ten temat, mówią, piratowanie to złodziejstwo, tego typu postawy. Ci, którzy mówią aprobatywnie bądź wręcz afirmatywnie na temat zjawiska dzielenia się, nazywanego właśnie piractwem czy też kradzieżą, te wypowiedzi można podzielić również na kilka grup. Mamy pisarzy i pisarki, którzy mówią jest jak jest. Tak? To są wypowiedzi na przykład takie. Nie mam do tego jakiegoś nabożnego stosunku, jak się już tego pozbyłam. Pozbyłam się książki i to już jest poza mną. Żyję własnym życiem. Ja się mogę wkurzać, jak ktoś jakiś fragment wklei czy przekopiuje, ale już sobie wkleił czy przekopiował, już nic z tym nie zrobię. Inna wypowiedź. Kto będzie chciał kupić książkę, ten kupi. Jak ktoś nie ma kasy albo nie chce, a chce przeczytać, to niech czyta. Nie jestem w stanie, inna jeszcze wypowiedź, nie jestem w stanie przecież także zapobiec temu, żeby ktoś kserował książkę w postaci materialnej, więc nie uważam, żeby tutaj można było wiele zrobić. Nie mam nic przeciwko. Ciekawszą grupę wypowiedzi stanowią takie deklaracje, które ogólnie można by nazwać, scharakteryzować, cyrkulacja jest okej. Literatura, pisanie jest przede wszystkim formą komunikacji, w związku z czym wszystko, co sprzyja tej komunikacji, obiegowi, jest w porządku i powinno być jakoś obecne. Tu jest wypowiedź, z której zaczerpnąłem tytuł mojego wystąpienia. Chciałbym, abyśmy nie używali słowa kradzież. Jako autor zupełnie się nie przejmuję. Nie, zupełnie, zupełnie. To znaczy uważam, że to jest rzecz tak nieunikniona, jak ryzyko grypy. No po prostu, może się zdarzyć. Po drugie uważam, że działa to na korzyść. To znaczy, jeżeli rozumiesz w taki czy inny sposób, jeżeli ludzie pobiorą sobie za darmo tę książkę. Kto będzie chciał kupić, to kupi. Jak ktoś nie ma kasy albo nie chce, tak to już niech sobie przeczyta. Inna wypowiedź. Niech sobie czytają. Mam problem z tym, jakby chcieli coś z tym zrobić. Jeśli ktoś będzie chciał, no nie wiem, użyć tego do własnych celów, to mi się nie podoba, zwłaszcza jeżeli one będą komercyjne. Kolejna wypowiedź. Niech ona sobie tak krąży. Nie wiem, jak ktoś ma ochotę ją zeskanować i wrzucić do internetu, to fajnie. Jak ktoś ma ochotę ją sobie skserować, komuś pożyczyć, to też super. To są rzeczy, które dla mnie są bardzo fajne, bo to świadczy o tym, że to gdzieś tam trafia, że ma jakiś sens, nie tylko dla mnie, ale także dla innych ludzi. Samo słowo piracenie łączy się ze sprawą archaiczności praw autorskich. To, co dziś nazywamy piraceniem, za jakiś czas może się, jeżeli uda się zmienić ustawę, będzie się nazywało na przykład szerowaniem. Więc ja nie lubię takiej pejoratywnej definicji. Kolejna grupa, interesująca wydaje mi się, to są ci, którzy wskazują na konieczność wzajemności. Na przykład taka wypowiedź. Widziałam swoją książkę na chomiku i to mnie trochę wkurzyło, bo zobaczyłam bardzo szybko na chomiku całość. To rzeczywiście byłam trochę zdenerwowana. To jest jednak świństwo. Ale też tak jest, że człowiek się wkurza, a jak mu potrzeba, to też ściąga. To jest takie wkurzenie, ale nic z tym nie zrobię. Nie piszę do właściciela chomika, że jest gnojem, że mi to oddawał i zaraz ściągał. Inna wypowiedź. Mieszkam za granicą. Jak potrzebuję nagle do pracy jakiejś książki, a nie mam jej w e-booku, często nie mam, no to wchodzę na tego chomika, wysyłam SMS-a i ją zaraz mam. Także byłoby z mojej, bardzo bym chciał, przepraszam, nie jestem hipokrytą, sam ją mam z sieci, więc nie będę się wściekał na ludzi, którzy też ją mają. Tak, ją mają, czyli
kradną takie slangowe określenie. Inna wypowiedź. W tej chwili od lat już pracuję tylko i wyłącznie na Linuxie. W związku z tym przyjąłem taką zasadę, że skoro korzystam z oprogramowania darmowego, które jest oparte na tych otwartych źródłach, nie jestem programistą, nie mogę się przyczynić do rozwoju tego zjawiska, bo po prostu się na tym nie znam. Mogę się jakoś zrewanżować tym, że przynajmniej część swojej pracy, którą wykonuję przy pomocy tego oprogramowania, oddam za darmo. To są jeszcze inne wypowiedzi tego typu, nie mam czasu, żeby je przytaczać. Ostatnia kwestia wydaje mi się ważna. W przeciwieństwie do tego, co tutaj deklarował przedstawiciel ZAX-u, przynajmniej w literaturze mamy taką sytuację, że prawa autorskie, nie można powiedzieć, że działa bezpośrednio materialnie na korzyść pisarzy i pisarek. Państwo płacicie pewną cenę w księgarni. Jeżeli autor bądź autorka dostaje 10% z tej ceny, to jest bardzo, ma bardzo dobrą umowę z wydawnictwem. Spora część czy większość dostaje 5%, 2%, dużo nie dostaje nic. W związku z czym to jest jeden z powodów przytaczanych dla braku zainteresowania obroną praw autorskich. Można powiedzieć, rykoszetem do wydawnictw wraca ta sytuacja dość jednak radykalnego wyzysku siły twórczej w literaturze. Po prostu stawka dla nich nie jest wystarczająco wysoka. Pisarze, pisarki nie mają złudzeń, że przede wszystkim wydawnictwa zarabiają na książkach, a oni sami są gdzieś na samym końcu, w związku z czym stawiają raczej na cyrkulację niż na zyski materialne. Dziękuję bardzo.